Piszesz na swoim blogu, że nie lubisz, kiedy państwo zagląda ci do łóżka. Możesz powiedzieć, co masz na myśli konkretnie? Mój tekst był związany z zapowiedziami Ministerstwa Zdrowia o tym, że pigułka po, tak zwana pigułka dzień po, czyli antykoncepcja awaryjna, ma z powrotem wrócić na receptę. Zgodnie z konwencją praw seksualnych każdy człowiek ma prawo decydować o swoich planach prokreacyjnych. Kiedy chce mieć dzieci, ile, jaki ma być odstęp wieku, czy w ogóle chce mieć dzieci i ma swobodny dostęp do antykoncepcji. Wprowadzenie pigułki awaryjnej na listę leków na receptę, co w przypadku tej pigułki jest kluczowe, bo to jest wyścig z czasem. To kolosalne znaczenie ma czas przyjęcia pigułki i jest de facto ograniczeniem dostępu do niej. Gdzie w zasadzie leży problem, jeśli chodzi o rozmowę o antykoncepcji awaryjnej? Co jest głównym problemem tego zagadnienia? Główny problem związany z antykoncepcją awaryjną polega na niewiedzy i na szerzeniu mitów. Na myleniu antykoncepcji awaryjnej z aborcją, ze środkami wczesnoporonnymi. Jedynym mechanizmem działania antykoncepcji awaryjnej jest przesunięcie owulacji. Czyli wbrew głosom przeciwników, którzy używają strasznych określeń, mających wzbudzić strach, określeń nazywających je pigułką śmierci bądź wczesnoporonną. A wiem, że ludzie, będąc bombardowanymi takimi informacjami, no cóż, przyjmują to jako fakt. A to nie jest fakt, to jest mit. I to jeszcze taki okropny mit, który bazuje na emocji strachu, zagrożenia. Nie ma to nic wspólnego z tym działaniem, dlatego że pigułka działa zanim dojdzie do zapłodnienia. Pojawia się taki głos, że jeśli pigułka będzie dostępna bez recepty od 15 roku życia, to być może dojdzie do jakiejś deprawacji młodzieży, że dziewczyny będą ją traktować właśnie jako antykoncepcję. Sama masz 15-letnią córkę. Jeżeli państwo chce walczyć z nikotynizmem czy alkoholizmem, to nie sztuką jest zakazać tych środków i wprowadzić prohibicję. Jedynie skuteczne jest prowadzenie kampanii społecznych opowiadających o zgubnych skutkach picia alkoholu. Podobnie z problemem nieletnich ciąż czy 15-letnich inicjacji seksualnych. Tutaj pigułka po nie ma nic do rzeczy. Dlatego możliwy jest zakup od 15 roku życia, bo zgodnie z polskim prawem od 15 roku życia jest jakby zalegalizowane prowadzenie współżycia seksualnego. Jeżeli 15-letnia dziewczyna sięga po pigułkę po, co oznacza, że odbyła stosunek niezabezpieczony, to świadczy o tym, że brak jest edukacji seksualnej. Bo gdyby edukacja seksualna w Polsce była na wysokim poziomie, a tak naprawdę w Polsce nie ma edukacji seksualnej, to po pierwsze, raczej 15-latka jeszcze nie podejmowałaby współżycia seksualnego, a po drugie, jeżeli by się już na to zdecydowała, to zabezpieczałaby się. Więc mówienie o tym, że wprowadzenie pigułki po bez recepty spowoduje deprawację młodzieży, jest totalnym nieporozumieniem. Boję się, jako matka, jako kobieta, że w pewnym momencie w Polsce jedyną akceptowalną metodą antykoncepcyjną będą metody naturalne.